Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. No, nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności i przeanalizować słynnej, słynnej partii na cały świat. Która została rozegrana w 1962 roku pomiędzy Rashid Nedżmiedinow, o ile dobrze nazwisko wymawiam, kontra, Olek Czernikow. Moi drodzy, ta partia była już analizowana wielokrotnie, ale nie zaszkodzi, jak zostanie przeanalizowana jeszcze raz. No nie mogę sobie odmówić tej przyjemności, moi drodzy. Co ciekawe, ta partia nie była rozgrywana przez arcymistrzów w tym roku. Dinov, moi drodzy, nie miał nigdy tytułu arcymistrza ze względu na swój bardzo ostry styl gry. A jego przeciwnik Oleg Czernikow, ciekawostka, w roku 2000 zdobył tytuł arcymistrza w wieku 64 lat. To jest niesamowity wynik. Aczkolwiek ten tytuł arcymistrza został mu nadany dlatego, że został Mistrzem Świata. Osób, znaczy nestorów, powiedzmy w kategorii wiekowej 60, plus. i ten tytuł został mu nadany. Moi drodzy, zapraszam do ekscytującej partii i rozpoczynamy. E4 ze strony tutaj radzieckiego mistrza międzynarodowego, odpowiedź C5, skoczek na F3, skoczek na C6, sycylijska, obrona sycylijska, D4. Nastąpiło bicie, bicie skoczkiem, no tak się oczywiście gra. Czarne w tym momencie mają dużo do wyboru opcji, mogą i E5 zagrać i mogą zagrać skoczek F6, D6, widywałem G6, również G6 tutaj właśnie czarne zdecydowały się zagrać. Skoczek na C3, naturalnie figury wychodzą, goniec G7, obrona drakona moi drodzy. Znaczy, wariant Drakona w obronie sycylijskiej, tak to może się fachowo nazywa, no chodzi o to, żeby gońcem i skoczkiem uderzać mocno w centrum. Często bywają partie takie, że, no tutaj oczywiście trzeba zagrać gońcem na E3. I partie bywają takie, że białe robią długą roszadę, czarne robią krótką roszadę i kto pierwszy tutaj na skrzydle zajedzie przeciwnika. Takie są główne plany w Drakonie. Do szczegółów trzeba się troszeczkę przygotować i poanalizować, jeżeli chce. Chcemy grać to dobrze jednym i drugim kolorem. Moi drodzy, skoczek na F6 ze strony czarnych nastąpiło. Goniec C4, swoją drogą, e, taki ruch Roberta Fischera. Fischer taki ruch często zagrywał. Roszada ze strony czarnych. Oczywiście goniec C4 zagrywał w bronie sycylijskiej. I goniec B3. Tak, właśnie ten plan: goniec C4 i goniec B3. Tutaj Fischer stosował. To mi się właśnie z Fischerem kojarzy. Moi drodzy, w tym momencie w partii nastąpiło skoczek G4, i zaraz do tego ruchu dojdziemy i wytłumaczę, o co w tym posunięciu chodzi. Ale przy okazji nadarza się tutaj taka fajna opcja na zestawienie pułapki, o ile czarne źle zagrają. Moi drodzy, skoczek zagrywa na przykład na A5. Z planem zbicia tego, tej aktywnej figury, czyli gońca. No ale tutaj białe mogą zagrać E5. Oczywiście skoczek A5 to jest już duży błąd i trzeba to wykorzystać właśnie grając E5, gdyż jeszcze nie ma pionka na D6. I teraz oczywiście tam skoczek może odejść na H5 i tak dalej, będzie męczony i tam strata figury. Ale jeżeli by zostało zagrane skoczek A8, takie wydaje się naturalne, no to w tym momencie czarne tutaj. Mają niezłe kłopoty moi drodzy. Goniec na F7. E, tutaj zbijamy pionkę z szachem. E, no jasne, e, że e, wieżą można odbić królem. Można odejść królem e, na H8. Co tu zrobić, tak naprawdę? Czego byśmy nie zrobili, i tak zagrywamy to samo posunięcie, co w partii? Myślę, że e, odejście królem e, nie wchodzi w grę, no trzeba zbić. No Wieże, jakbyśmy zbili, to jest to samo, mój drodzy, skoczek E6 i tu jest, okazuje się, strata Hetmana, Hetman nie ma drogi ucieczki. E, wyobraźmy sobie, że stoi tutaj wieża, więc pionek musiałby wybić, bo inaczej wybijamy Hetmana, ale jeżeli w tym momencie oczywiście zostanie zbite pionem, no to wybijamy na D8 prosta rzecz, a jeżeli zbija król, to co dalej? Moi drodzy, dwie figury mniej. u e, ale białe dają w tym momencie mata w sześciu posunięciach. Jak najbardziej zapraszam do zatrzymania filmu i poszukania tego mata on jest dosyć forsowny, myślę, że nie jest aż taki trudny, ja go szybko pokażę tutaj Hetman zagrywa na D5, jedyny ruch to król F5 i G4 mocny atak, jedyna opcja to wybicie i wchodzi wieża do gry z szachem jeżeli król na F5, mamy mata na G5, no jeżeli król zagrywa na H4 powiedzmy, no to goniec G5 z szachem, król na H5, moi drodzy, Hetman pięknie wraca z szachem, jedyna opcja, zasłona i mat na F3, oczywiście to tak w ramach ciekawostki, jak już jesteśmy przy tej partii. Moi drodzy, w tym momencie czarne zagrały skoczkiem na G4, no ale zaraz o co tutaj w ogóle chodzi? Przecież możemy zbić to hetmanem. To jest bardzo sprytny ruch. Taki zabieg mały, taki zabieg kosmetyczny, ja to tak nazywam. Też ukradłem, to nie jest mój wymysł, moi drodzy. E, fajne stwierdzenie. Chodzi o to, tutaj, czarnymi, że grozimy wzięcie, wzięciem tego e, bardzo silnego gońca. Jak nam, nam się to uda czarnymi, to będziemy stać bardzo dobrze e, w partii. No i nie można odejść gońcem, więc należy wybić Hetmanem. Zauważmy, że tutaj obrona się dzwoniła, e, tak? Znaczy, Hetman już nie, nie jest na D1, więc skoczek odbija. I wybiliśmy figurę, i czarne nam wybiły figurę. Tak naprawdę taka e, fajna e, wymiana nastąpiła. W tym momencie e, białe zagrały e, Hetman na H4. No, z wiadomych względów zawodnik dramędzy białymi był niezwykle agresywnym zawodnikiem, szachistą. Szachistą na szachownicy, a osobiście to nie wiem. E, moi drodzy, Hetman A5 w tej partii nastąpiło. No, wyszedł Hetman, no, standardowe też takie posunięcie. E, trochę szkoda, że tutaj te 6 nie poszło w, y, za szybko, no ale taki urok, moi drodzy, tej partii. No i tutaj białe robią po prostu krótką roszadę. W ogóle nie obawiają się, że zostanie zbity goniec, coś w tym stylu. Tutaj zawsze wybijamy stępem, atakujemy Hetmana i wszystko gra. Moi drodzy, Goniec zagrał na F6, no właśnie, i to jest taki kluczowy moment w partii. Myślę, że wiele osób już tę partię widziało i wie o co tutaj chodzi. Osoby, które jeszcze nie widziały, to moi drodzy, zapraszam do pomyślenia, co można tutaj zagrać teraz białymi. Bardzo, bardzo ważny moment. No i następuje szok, moi drodzy. Szok: bicie gońca, tak, tak, dobrze wszyscy widzimy. Hetman wybija gońca na F6. No, niezwykle interesujące posunięcie. Chodzi o to, że po wybiciu wybijamy tutaj na d4. No i teraz, tak, moi drodzy to wszystko wygląda pięknie, tylko że chodzi o to, że jak wybijemy tutaj gońcem na d4, zagramy na przykład d6, to skoczek szybko wchodzi na d5, d6 przystawię i tutaj bardzo łatwo atakujemy. Tu jeszcze następuje pewna opcja dla czarnych, mianowicie szach. Chodzi o to, żeby tego skoczka troszeczkę odpędzić od gry od pola d5. No i tutaj wybić należy i zostało wybite na e6. Tak w partii nastąpiło. Moi drodzy, podsumowując tak na szybko. Białe mają dwie lekkie figury za Hetmana, ale struktura pionków jest na tyle naruszona, że za bardzo nie ma jak się obronić tego bardzo słabego punktu na F6. No i jak tutaj sobie białe z tym muszą poradzić? No, otóż prosto na razie się gra. Powiedzmy, no, skoczek C3 trzeba zagrać, tak poszło, żeby zmierzyć z powrotem na D5. Wieża zagrała na E8 i skoczek zagrał na D5. Zauważmy, że każde wybicie pionka, no to skoczek F6 z szachem, i wybijamy wieżę. Widełki tutaj są na każdym kroku. Wieża zagrywa na E6. Czarne decydują się na takie zagranie, żeby mocno obronić punkt E6. Goniec D4. Białymi oczywiście, napieramy, nie ma innego wyboru. To jest główny atut białych, że mogą tutaj atakować ten punkt. W innym wypadku, powiedzmy, jakby tutaj, no nie wiem, stał goniec, powiedzmy, zamiast wieży, no to może byłoby trochę lepiej. Ciężko mi stwierdzić, ale co by było, gdyby partia nas to miała taki przebieg? Więc jedziemy dalej. Król zagrał na G7 czarne twardo bronią tego piona, ale no minus jest taki, że już tutaj się król, że tak powiem, podładował, wodował się pod związanie pod rentgen, tak tutaj to sobie określmy. No i moi drodzy, co da grać dalej białymi? No to jest niezwykle interesująca partia, niezwykle ciekawy plan. Ofensywy tutaj można się naprawdę nieźle poduczyć, powiedzmy na tej partii, zobaczyć pewne motywy mianowicie trzeba wprowadzać wszystkie figury do gry jak to robić? No myślę, że w sposób jest dosyć prosty. Wprowadzić trzeba wieżę. Wieża zagrywa na D1 chodzi o to, żeby tą wieżą tutaj zrobić taki manewr i atakować mocniej punkt F6. Tak też się dzieje D6 nastąpiło, bo czarne chcą wyprowadzać figurę. No najlepiej by było dla czarnych jakby goniec wymienił się za skoczka wieża zagrywa na D3 goniec zagrywa na D7 i wieża na F3. No widzimy, że tutaj białe mają to, co chcą. E, oczywiście to poświęcenie, moi drodzy, hetmanem na F6, no to to jest takie dalekowzroczne poświęcenie. To nie jest tak łatwo grać białymi, powiedzmy. Chociaż e, wydaje mi się, że na troszeczkę wyższym poziomie trudniej jest grać czarnymi mimo wszystko. Mimo wszystko. Moi drodzy, w tym momencie ten goniec nie zagrywa na C6, jak się okazuje, tylko na B5 atakuje wieżę, ale też chodzi tutaj o to, żeby próbować atakować tę wieżę. Moi drodzy, goniec zagrywa na C3 stępem. Ten goniec zawsze tutaj sobie bezpiecznie będzie stał, podparty przez pionka. Hetman wrócił na D8. OK, Wygląda to świetnie i teraz pytanie, czy można zbyć na f 6 Otóż trzeba Drodzy, trzeba wybić na F6. Zauważmy, że jeżeli będzie wybicie na F6, można wybić gońcem. Hetman by wybił, wieża by wybiła do końca, król by wybił i powiedzmy wieża D1. Liczymy piony. Tutaj pion więcej po stronie białych. Myślę, że przewaga na tyle wystarczająca, żeby wygrać tę partię. Wiem, że da, powiedzmy, dla amatorów, takich znaczy osób, które zaczynają grać w ogóle w szachy, w tym momencie wydaje się to. No ale jak to pionek mniej i już wygrana, no trochę się dziwimy oczywiście, ale na wyższym poziomie. Myślę, że to jest kwestia tylko y, czasu, ruchów, techniki. Y, słaby pionek D6 by pozostał. Ale moi drodzy, w tym momencie tutaj czarne zagrywają goniec E2. Hmm, ciekawe. Sprawdźmy, co by się działo, jeżeli goniec by wybił e, tutaj wieżę. No właśnie, jak zareagować? Otóż, jeden jedyny ruch, jaki tu jest możliwy, żeby tę partię białymi wygrać, to jest skoczek G4. Szach, moi drodzy. Jest szach. No i um, chodzi o to, że na przykład, jak się wieża by zasłoniła. No to tam jest strzał na F7. Zauważcie, te gońce przeszywają niesamowicie te diagonale. Król ma ogromne problemy. Moi drodzy, tutaj jest szach. Król by na przykład zagrał na G8. Jeżeli by zagrał na przykład na F8, skutek jest ten sam. E, mianowicie bijemy wieżę na E6. Jeżeli król zagrywa na e, właśnie G8, no to zbijamy tutaj wieżę. I okazuje się, że po biciu na E6 mamy pięknego szacha i mata moi drodzy mat król nie ma nigdzie ucieczki figury ze sobą pięknie współpracują e, no to by było piękne zakończenie tej partii tak nie było e, w tym momencie pogoniec edwa e, moi drodzy e, skoczek wybił na hasz H7. Dzieją się rzeczy nieprawdopodobne. Naprawdę białe co mają na szachownicy, to starają się poświęcić. Ten ruch jest niezwykle silny. Jeżeli tutaj by się czarne pokusiły o bicie na H7, no to następuje taki wariant. Oczywiście nie można tutaj dać szacha, no jakby król na G8, dalibyśmy pięknego mata, ale po szachu na H3 jest zasłona gońcem i czarne się nieco ratują. Tutaj należałoby wybić na F7 po król H7 H6 powiedzmy, no król G8 nie chce się zagrywać, gdyż goniec zbija wieżę i jest pod rentgenem ponownie król. Więc po, na przykład królu na H6, gońcem byśmy dali szacha na G7. Król załóżmy zagrywa na H5. Jakby zagrał na G5, gramy to samo co w partii w tym momencie. Co by było, gdyby goniec zbija na E6, moi drodzy. No i teraz tak, no tutaj oczywiście jakieś tam... O, bicie niby następuje, ale tu są już jakieś siatki matowe, moi drodzy. G4, goniec F6, tam F4, goniec F6, ewentualnie zdobywamy materiał. Tutaj po hetman E8, co jest groźniejszym posunięciem, gdy jest atak na gońca, tutaj wystarczy zagrać goniec F6, tak się mówi, wystarczy. To jest oczywiście teraz łatwe, gdy analizujemy, grozi mat na H7. No jeżeli hetman by wybił tutaj gońca, powiedzmy, no to dajemy szacha, król G4 i mat. Wygląda pięknie. Ale hetmanem możemy wybić tę wieżę. I okazuje się, że po wybiciu na F7 jest wieża F8. I co zrobić? Bo tutaj wiszą dwie figury. Hmm. Ciekawe. Oczywiście, jeżeli w tym momencie. Zamiast wieża f8, wyobraźmy sobie, goniec zbija tutaj na f1, to wystarczy zbić królem. A jeżeli wieża zagrywa na f8, można zagrać g4. Jeżeli król h6, to gramy g5, bronimy przy okazji gońca i gońcem uciekamy. Dwa gońce sobie radzą. Yy, a jeżeli, jeszcze raz, jeżeli tutaj zbije, król zbije i wieża f8, gramy g4, król bije na g4, no to dajemy szacha. I goniec ucieka, i znowu zostają nam dwa gońce na wieże. Partia totalnie wygrana technicznie dla białych. Moi drodzy, ale powierzy F8 jak reagować? Otóż e, można zagrać gońcem na D5. Jeżeli wieża wybija gońca, to gramy wieża E1. Przewaga pionów e, tutaj daje zwycięstwo białym bez problemu. A jeżeli zbija goniec na F1, moi drodzy, no to goniec G7 atakujemy wieżę po prostu wieża C8 powiedzmy i król zbija na F1 to wieża oczywiście może wybić jednego piona nic się nie dzieje przewaga jednak dwóch figur nad wieżą tu jest ogromna i przewaga pionów tak mogłoby być, tak nie było poskoczek H7 i szach na G7 król zagrał na G8 moi drodzy wieża H3 wieża szuka nowych dróg do ataku Myślę, że można było próbować inaczej. Tutaj spokojnie można było zagrać dalej skoczkiem, i ta tutaj linia na H byłaby bardzo niebezpieczna i groźnie by było dla czarnych. Zdecydowanie no, ale poszło w partii jak poszło i wieża zagrała na E5. Ten ruch, no tak, to jest takie też standardowe zagranie. Czarne się obawiają. Obawiają się tego gońca tutaj i na h8 tam jakieś gwiazdy grożą. No bardzo, bardzo groźna sytuacja. To jest, to jest takie, takie ideowe zagranie. Moi drodzy, no przejdźmy dalej. f4, bardzo silny ruch. Chcemy zbić wieżę, chcemy wieżę wygonić się z tego miejsca. Tutaj goniec tę wieżę wybił i król wybił. Zauważmy w ogóle, co tu się, co tu się dzieje. Teraz kompletnie różne figury są na szachownicy. Naprawdę niesamowicie to wygląda. Powiedzmy, zdejmujemy wieżę i mamy trzy lekkie figury na Hetmana i wieżę. Teoretycznie czarne powinny tutaj zwyciężyć pod względem materiału, ale pozycja jest niezwykle groźna. Ja już powtarzam, te gońce i skoczek i wieża wszystko gra. Mój drodzy, wieża zagrała na C8 i goniec zagrał na D4. Tutaj się w ogóle białe nie obawiają, powiedzmy, takiego posunięcia, gdyż skoczek F6 w gotowości z szachem i wybicie wieży. I tam wieża z H5 z gońcami myślę, że mogłaby zdziałać cuda po H8. Warto sobie. To też dokładnie poanalizować, ale tutaj widocznie czarne na to nie poszły, bojąc się tego. Zostało zagrane ruch B5. Przypuszczam, że może wieża by chciała tutaj oddać życie na C4 Skoczek zagrał na G5 moi drodzy. Grozi tutaj bicie na F7 w tym momencie, więc wieża broni tego pionka na F7. Moi drodzy, oczywiście wieża skoczka wybić nie może, bo jest szach. MAT na h8. Może ja to ładnie przestawię. Dla oka to zawsze miło. E, moi drodzy, wieża, F, wieża C7 broni F7. Jak grać dalej? Otóż okazuje się, że kolejna bomba następuje. Jakby mało było święceń w tej partii, moi drodzy. Goniec F7. Niewiarygodny ruch, e, bardzo ładny, tę partię kończący. Otóż e, no wieża zbić musi, nie ma wyjścia. I szukamy opcji na wykończenie tej partii. Bardzo ładny motyw. Otóż wieża zagrywa na h8. Niebywała sprawa. Moi drodzy, jeżeli król na g7, zbijamy Hetmana. Jeżeli wieża zbija z szachem, można zagrać skoczkiem na f3. Partia jest totalnie wygrana. Wisi wieża. Koniec partii ze względu na ilość materiału na szachownicy. Król zbija na h8. Cóż biedny król może zrobić? I skoczek f7. Zobaczcie, cóż tu się dzieje. Fantastyczna rzecz. Król rzeczywiście musi teraz odejść na h7. I zbijamy tutaj Hetmana. No i jeszcze nastąpiło wieża e4. Atak, atak. No ale skoczek c6. Wieża zbija z szachem. I król e2. Moi drodzy. Czarne złożyły broń i słusznie. Partia jest totalnie wygrana dla białych. Techniczna sprawa, dosyć łatwa. Dwie figury mają zdecydowanie przewagę nad jedną wieżą w tej końcówce. Pion więcej po tym skrzydle. Pozycja bardzo bezpieczna. Niesamowita partia. A końcowy efekt jest taki, że nie ma mata, tylko zdobycz materialna. Ale te poświęcenia naprawdę przeszły do historii. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę.